Dzień dobry, witam serdecznie, Bartosz Popczyński. Rozpoczynamy kolejną odsłonę naszego cyklu spotkań z przyrodą, rok w lesie. Dzisiaj będziemy mówić o kwietniu i mam na sam początek dwie dobre wiadomości. Pierwsza dobra wiadomość jest taka, że znów się spotykamy i możemy mówić o tym niesamowitym miesiącu, jakim jest kwiecień, a druga dobra wiadomość, że wreszcie jest wiosna i to widać i słychać i czuć, jak to mówią słowa piosenki. A już w zasadzie y, praktycznie na każdym kroku każdy już tą wiosnę zauważył i chyba już nikt nie ma wątpliwości, że wiosna faktycznie jest. Długo na nią czekaliśmy, ale jest. I o tym, co, jak ona wygląda i co się Tutaj w lesie zmienia i w ogóle w świecie przyrody będę dzisiaj opowiadał. Yy, dopowiem tylko jeszcze, że z całego naszego cyklu rok w lesie to już jest przedostatnie spotkanie. Ten jeden z najciekawszych miesięcy przyszło nam omawiać w zasadzie pod koniec naszych yy, wszystkich spotkań, yy, i zostało nam dzisiejsze spotkanie i jeszcze tylko majowe i Ciężko miasz to w to uwierzyć, ale będziemy mieli cały rok już za sobą, cały rok omówiony tego, co się dzieje w lesie. Ale to jeszcze, jeszcze przed nami maj, to później będę o tym więcej opowiadał. Natomiast teraz kwiecień, wiosna, to ty, jak mówią, jak to śpiewał, Marek Grechuta. Więc będziemy się zachwycali dzisiaj wiosną i o tym wszystkim będę mówił. Tak, tutaj już widzę w komentarzach, że śnieg faktycznie jest, deszcz też. Ja do tego się będę wszystkiego odnosił, ale też jest wiosna, także się z tego należy cieszyć. I oczywiście rozpoczynamy od naszych różnych powiedzeń ludowych. Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką. Co to oznacza? No nic innego, że no, jak sama nazwa mówi nam nazwa miesiąca wspomina, że o kwiatach, o, o tym, że kwitną rośliny i to przysłowie właśnie też do tego się odnosi. Przejdzie kwiecień łąką, czyli po prostu zazieleni, wszystko zacznie kwitnąć, rozkwieci po prostu łąkę. I w lesie jest dokładnie to samo, będę to dzisiaj pokazywał. Deszcze częste w kwietniu wróżą, że owoców będzie dużo, albo inna wersja tego powiedzenia, kwiecień co deszczem rosi, wiele owoców przynosi, czyli krótko mówiąc, jak jest deszczowo, to i będą owoce, a yy, wiadomo, że tego byśmy bardzo chcieli, yy, przecież... Teraz mamy taki kwiecień, raczej bym powiedział, deszczowy. Nawet tutaj, jak dzisiaj jechałem, to spotkał mnie deszcz, a już dojechałem, jak była piękna, yy, słoneczna pogoda. Także kwiecień plecień, zaraz o tym powiem, ale ten kwiecień, trzeba przyznać, że jest bardzo taki kapryśny. Mało jeszcze było dni takich bardzo wiosennych, jeszcze było sporo takich dni zimnych, a co ciekawe, też były właśnie takie dni, kiedy bardzo obficie padało. Ale to akurat jest dobre dla przyrody, bo my nie za bardzo lubimy taką, taką pogodę. My lubimy, kiedy pięknie świeci słoneczko, który, kiedy można wejść do lasu, ale dla przyrody jest to bardzo dobre. Dlaczego? Ponieważ no, woda to życie. A Przecież pamiętajmy o tym, że w zeszłym roku o tej porze była susza o tej porze, chyba nawet dokładnie jakoś rok temu, właśnie wybuchł pożar w biebrzańskim parku narodowym za sprawą, trochę się do tego przyczyniła przyroda, a trochę się do tego przyczynił człowiek. Nawet bym powiedział, że człowiek w dużym, w dużym stopniu, bo to był po prostu ogień, który wymknął się spod kontroli, o ile w ogóle można mówić, że ogień jest w takich warunkach terenowych, kiedy się wypala trawy, jest kontrolowany. Także od razu przypominam, nie, nie, żeby nie wypalać traw, bo to nie jest nic dobrego, a niesie to ze sobą bardzo duże zagrożenie. Więc mamy w przeciwieństwie do zeszłego roku sporo deszczów i całe szczęście, no raczej póki co nie zapowiada to żadnej suszy. Nawet bym powiedział, że dobrze to wróży, zgodnie z tym, co mówi nam nasze powiedzenie, że deszcze częste w kwietniu, no to będzie w takim razie owoc, owoców dużo. Miejmy nadzieję, że tak właśnie się stanie. No, i oczywiście to najbardziej znane powiedzenie, czyli kwiecień-plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. Każde dziecko już to w przedszkolu nawet się uczy o tym powiedzeniu. I właśnie tutaj mamy z jednej strony piękną pogodę, taką słoneczną, jaką my lubimy, a z drugiej strony mamy deszcz, śnieg, mróz, no taką niekorzystną pogodę dla nas. I to, tym się charakteryzuje właśnie kwiecień. To jest jakby natura kwietnia, że są różne. Yy, są różne, właśnie te pogody się bardzo przeplatają. W zasadzie w ciągu jednej godziny albo nawet i krócej mogą może być kilka pół roku, tak to możemy nazwać. Także yy, no, generalnie kwiecień już powoli, powoli kończy się yy, i te pogody będą się raczej stabilizowały, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że przecież jeszcze przed nami zimna Zośka, także jeszcze nie możemy tak myśleć o, o tych bardzo ciepłych dniach, bo jeszcze nawroty zimna będą. To jest zdjęcie z marca, co prawda. Nie pamiętam, czy je pokazywałem, a chyba nie pokazywałem. To jest jedno ze zdjęć, które obrazuje staw w lesie, w którym ja po zasadzie codziennie bywam. Taki niewielki stawik, ale proszę zwrócić uwagę, lód widoczny. Dookoła już śnieg zszedł, a tutaj na tym stawiku cały czas lód był obecny. i to było jakoś wykonane w połowie marca to zdjęcie a proszę zwrócić uwagę na kolejne zdjęcie i ono przedstawia z kolei już początek kwietnia tak było na początku kwietnia czyli już nawet widać taki delikatny odcień zieleni że tam już się powoli zaczęło zielenić już nie mówię o wodzie tylko o tych krzaczkach które tam są dookoła oczywiście lodu już nie ma także jest Naprawdę zdecydowana różnica, i to jest tylko okres powiedzmy dwóch tygodni, ale tak zdecydowanie wpływa na, na przyrodę. Taką widać już zdecydowaną różnicę. Z racji tego, że się topią lody, śniegi, to powstają liczne rozlewiska. Woda bardzo licznie wylewa się poza brzegi rzek, ale, ale nie tylko, bo tworzą się na przykład bardzo takie wręcz gigantyczne kałuże. A to oczywiście sprzyja życiu. I tu na kolejnym zdjęciu widzimy właśnie takie rozlewiska. Tworzą, tworzą no w Polsce wiele rzek, tworzy właśnie takie niezwykłe rozlewiska. Ja tutaj w okolicach Warszawy to znam na przykład takie rozlewiska nad narwią. To bardzo, bardzo jak się łączy narew. Z Wisłą, to tam właśnie w okolicach jest, są piękne, takie duże tereny i to, takie, takie tworzą się y, ogromne rozlewiska, ale przecież właśnie biebrza, wspomniana wcześniej, też właśnie spłynie z tego, że tam są liczne rozlewiska. I nie tylko. Masa rzek wylewa, występuje z brzegów. A jak wiadomo, już dzisiaj o tym wspominałem, woda to życie. To są dogodne warunki dla ptaków, do gniazdowania, to są idealne miejsca też do tego, żeby zdobywać tam pożywienie. Y, także jest naprawdę tutaj Mnóstwo życia, i jeżeli ktoś chce obserwować zwierzęta, to właśnie zachęcam do tego, żeby wybrać się na taki fragment, gdzie właśnie woda wystąpiła z tych brzegów, z rzeki, rzeka po prostu wylała, i tam na pewno bardzo możemy liczyć na niezwykle ciekawe obserwacje. No, oczywiście, jak będziemy mieli szczęście, to i łosia zobaczymy, bobra też spokojnie, i masę innych zwierząt, która jest związana z wodą, albo w mniejszym stopniu jakoś tam związana, ale jednak zawsze. Gdzieś tam pod tą rzekę przyjdzie. Zresztą tutaj powiem tak, odniosę się do własnego doświadczenia, że właśnie jak ja zakładam kamery po lesie, to zawsze warto, zauważyłem taką prawidłowość, że zawsze tam, gdzie się zawiesi kamerę przy jakimś malutkim oczku wodnym, malutkim zbiorniczku, jakiejś rzeczce, to zawsze coś się ciekawego nagra. Zawsze jakieś zwierzę będzie tamtędy przechodziło, albo przyjdzie się napić, albo przyjdzie grupa zwierząt. Także to są naprawdę niezwykłe miejsca. Zdjęcie po lewej stronie pokazuje las, jaki był wczoraj. Tutaj może dokładnie tego nie widać, ale i Na razie tylko zazieleniają się krzewy, na razie tylko zazielenia się dno lasu. Zaraz o dnie lasu będę mówił za dosłownie dwa slajdy. Ale właśnie ta warstwa powiedzmy krzewów też się troszeczkę zazielenia, bo w koronach jeszcze jest pusto. I po prawej stronie mamy taki właśnie przykład, bezczarny. Bez to jest taki gatunek, który dosyć wcześnie wypuszcza liście. Niektóre, niektóre drzewa, rośliny już miały swoje jakieś tam kwiaty. Mówiłem kiedyś prawda o leszczynie. Teraz się pojawiają na przykład przecież klony. Zakwitają drzewa owocowe też. No, generalnie drzewa już powoli ruszają z tym kwitnieniem, ale to są jednak wszystko gatunki, u których kwitną kwiaty, zanim pojawią się liście. A bezczarny jest właśnie przykładem takim, kiedy wypuszcza bardzo wcześnie te liście. Wtedy, kiedy inne drzewa na przykład kwitną, to on wypuszcza liście, kwiaty się pojawią później. Ale u bzu rzeczywiście te, o ile u innych roślin gdzieś tam dopiero się Pokazują te pierwsze zielone fragmenty, to tutaj u bzów już są dosyć rozwinięte. Już naprawdę widać, że one są zdecydowanie wyprzedzają inne inne drzewa czy krzewy. I oczywiście tradycyjnie rzut w korony. Popatrzymy sobie w korony i zerkniemy, jak to wygląda, więc tutaj tak powiedzmy, że blisko centralnej części zdjęcia delikatnie na prawo, to drzewo takie wysokie, te sklony i właśnie tutaj widać te liczne kwiaty, które powoli już kwitną. Natomiast jak Państwo widzą, no jeszcze jest pusto w tych koronach, jeszcze wciąż tych, nawet pączki się jeszcze słabo rozwijają liście się bardzo nieśmiało pokazują, bardzo powoli, bo w tym roku rzeczywiście trzeba przyznać, że mamy tą wiosnę trochę opóźnioną w stosunku na przykład do roku ubiegłego i tutaj właśnie od razu się odniosę do komentarza Carmelo, bo jest napisane, że mam wrażenie, że przez taką pogodę lęgi ptaków są opóźnione porównując z zeszłym rokiem. Bardzo słuszna obserwacja, ja tylko dopowiem, że nie tylko lęgi ptaków, ale w ogóle pewne zjawiska na zasadzie chyba wszystkie zjawiska są zdecydowanie opóźnione w stosunku do poprzedniego roku. Ja pamiętam, że. Mm... Nagrywałem rozwinięte, pięknie kwiaty magnoli w zeszłym roku 10 kwietnia, a w tym roku pojawiły się one 10 przepraszam, 20 kwietnia. Także różnica 10 dni. No to całkiem sporo. Wiadomo też, ja już to kiedyś wspominałem, ale proszę pamiętać o tym, że też na, w naszym kraju pewne regiony też powodują, że w różnym, w różnym czasie zakwitają dane rośliny. I tutaj od razu taki przykład. Mamy zawilca gajowego. Zawilec gajowy to jest taki gatunek, który się pojawia na samym dnie lasu dosyć wcześnie. Już teraz można obserwować takie tworzy ogromne dywany białe, jak tutaj widać na tym zdjęciu i pamiętam jeszcze właśnie chciałem nawiązać do tych różnic w zakwitaniu. Bo pamiętam, on tylko kwitnie przez jakieś 2-3 tygodnie, czyli bardzo krótko. Jak ktoś się spóźni raz, no to niestety, ale już następna okazja za rok, jak to w przyrodzie bywa. Ja pamiętam, jak jeszcze byłem na studiach i robiłem zielnik, to musiałem zebrać właśnie, znaczy no, chciałem zebrać kwiaty zawilca. I właśnie byłem wśród grupie tych spóźnionych, czyli która nie zdążyła. Za późno się obudziłem i chciałem nazrywać zawilce, znaczy zawilca jednego tylko, żeby go ususzyć i nie udało mi się. Już nie znalazłem. To znaczy, no zawilce znalazłem, ale już nie w takiej formie kwitnącej. I koleżanka, która Pochodziła z Mazur, powiedziała, A to się nie przejmuj, to ja ci, ci przywiozę z Mazur, bo u nas jeszcze przez tydzień albo dwa będą one kwitły. Także jest pewna różnica, prawda? W zależności od tego, jaki mamy region. Na północnym wschodzie, właśnie Mazury, Suwałki, prawda? Ten, ten region w naszego kraju, no to wiadomo, że tam jest wszystko przesunięte, a jeżeli porównamy na przykład z Wrocławiem albo nie wiem, ze Szczecinem, właśnie Mazury, czy tam okolice, nie wiem, Białego Stoku, właśnie Podlasie, lasie lubelszczyznę nawet to zobaczymy, że te różnice potrafią wynosić czasami nawet i dwa tygodnie, także jest całkiem sporo. Także mamy zawilce, i tutaj jeszcze bardzo ciekawa rzecz, o którą chciałem powiedzieć. To jest zastanawiające, może dlaczego kwiaty pojawiają się właśnie wczesną wiosną na dnie lasu? A dlaczego nie gdzieś tam wysoko? Dlaczego nie drzewa nie kwitną albo bardzo słabo jeszcze kwitną? Tylko dlaczego właśnie to wszystko zaczyna się od dołu? Otóż odpowiedź jest bardzo prosta, bo w momencie, kiedy, kiedy nie ma jeszcze na wysoko w koronach liści, to bardzo dużo promieni słonecznych dociera do dna lasu, i z tego właśnie korzystają takie rośliny, <laughs> którymi jest chociażby właśnie zawilec. One mają taką specyficzną nazwę, nazywają się geofity, czyli właśnie rośliny, które zakwitają wcześnie i korzystają z tego, że jest dużo słońca tylko na początku, a później, no bo już za te trzy tygodnie to tego słońca docierającego do dna lasu będzie bardzo mało. I kolejna taka roślina to jest szczawik zajęczy. Szczawik zajęczy również ma taki, takie białe kwiaty. I ten szczawik ma liście podobne takie do koniczyny, proszę nie mylić, właśnie z koniczyną. I tutaj taka ciekawostka: szczawik jest jadalny. Szczawik te, te liście są bardzo smaczne, one mają taki posmak lekko kwaskowaty, do sałatek się nadaje. No, bardzo, bardzo polecam, bardzo smaczna roślina. Zresztą to nie będzie dzisiaj jedyna jadalna roślina, o której będę mówił. Kolejny kwiat to jest miodunka Ćma, tak się nazywa, taka dosyć specyficzna nazwa miodunka Ćma, i ta miodunka ma kwiaty koloru albo takiego fioletowego, albo takiego różowego. To ona jest właśnie taka dosyć różnorodna. Bardzo też ładny kwiatek. Pojawia się Również właśnie na dnie lasu. No, i bardzo często możemy zaobserwować obok zawilców, jak rośnie ziarnopłon wiosenny. To jest właśnie ziarnopłon wiosenny. On ma żółtą barwę. I i taką dosyć intensywnie żółtą barwę i właśnie yy, takie dosyć też charakterystyczne liście takie żywo zielone ta zieleń jest naprawdę yy, teraz szczególnie w tym okresie kiedy w lesie jeszcze jest dosyć tak, taka monotonia kolorów yy, szczególnie właśnie na dnie lasu jak on się właśnie gdzieś tam wybije no to bardzo się wyróżnia spośród tego brązowego takiego szarego runa na tle tych starych zaschłych jesiennych liści i kolejny kwiat, który również jest niezwykle żółty, co potwierdza zresztą jego nazwa, to złoć żółta. Czyli złoć i żółta nam sugeruje, że musi to być kwiat, który się wyróżnia swoim kolorem. I tak właśnie jest. To jest właśnie złoć żółta. Mamy również nie tylko białe czy w ogóle jasne kolory. No miodunka może tutaj jakimś takim jest, troszeczkę wyróżnia się. Natomiast mamy kolejny kwiat, który się również mocno wyróżnia spośród innych. To jest przylaszczka pospolita. Taki ma, ja już wspominałem, nie jestem żadnym mistrzem kolorów, nie za bardzo, nie dobrze rozpoznaję, ale to dla mnie jest jakiś taki fioletowy, niebieski, może trochę błękitnego nawet. W każdym razie to jest... To jest też piękny widok, kiedy zobaczymy coś takiego właśnie na dnie lasu. Także mamy kolejny bardzo ciekawy kwiat, czyli przylasztkę pospolitą. I ostatni kwiat, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, to jest czosnek niedźwiedzi. Szukałem wyjaśnienia, dlaczego jest niedźwiedzi, niestety nie znalazłem. Ale co ciekawe jest do tego czosnku pospolitego dosyć podobny, bo jeżeli chodzi o smak, zapach i właśnie to jest ta druga nasza roślina jadalna, czyli mamy szczawik zajęczy i czosnek niedźwiedzi. To są dwie właśnie jadalne rośliny tutaj z tego całego zestawienia i... Co ciekawe, u czosnku niedźwiedzi jadalne są w zasadzie wszystkie części tej rośliny. Bardzo, bardzo smaczna roślina, zresztą jako przyprawa jest stosowana. Także polecam też popróbować, żeby, może jak znajdziemy właśnie takie łany, to, to warto troszeczkę zerwać chociaż liść i spróbować. No i czosnek niedźwiedzi jest najwyższy spośród tych wszystkich roślin, które tutaj prezentowałem. To tyle, jeżeli chodzi o rośliny. Jeżeli chodzi o to kwitnienie, to bogactwo, w, no w, w generalnie w maju będzie troszeczkę więcej jeszcze, bo mówię, teraz mamy jednak ten kwiecień jest taki trochę opóźniony, i musimy jeszcze trochę poczekać, żeby była taka mnogość tych wszystkich. Roślin. One się dopiero tak na dobrą sprawę zaczęły rozwijać, więc musimy jeszcze chwilę poczekać, ale niemniej już zachęcam do tego, żeby chodzić po lesie i obserwować, starać się szukać to, czego, to, czego tutaj, to, o czym o teraz powiedziałem. O proszę. To tego nie wiedziałem, bo tutaj Carmelo napisał, że wierzono, że był on pierwszym posiłkiem niedźwiedzi budzących się ze snu zimowego. No, faktycznie, to duża ciekawostka. Ja nie znalazłem takiej informacji i też właśnie cały czas się zastanawiam, dlaczego akurat to jest niedźwiedzi. No, ale to może być jakieś wyjaśnienie, chociaż muszę tutaj dopowiedzieć jedną rzecz: że niedźwiedzie budzą się jednak trochę wcześniej, niż zaczyna kwitnąć czosnek niedźwiedzi, chyba że może były. Może to jak dawno temu, jak były ostre zimy, to może akurat wtedy i, i niedźwiedzie po prostu dłużej, dłużej spały? No, ciężko powiedzieć. Mm, ciekawe, dlaczego tak jest. Ja mówię, nie, nie, nie umiem odpowiedzieć na to pytanie, ale dziękuję za tą tutaj podpowiedź, za to takie ciekawe wyjaśnienie. Jest to jakaś, może też mądrość ludowa. I przechodzimy powoli do świata zwierząt, w którym aż kipi od życia, podobnie jak i w tym świecie roślin, chociaż też jest zauważalne to opóźnienie, o którym wspomniałem w stosunku do na przykład roku poprzedniego, czy w ogóle chyba lat poprzednich. Wynika to też z tego, że zima rzeczywiście w tym roku była w każdym rejonie naszego kraju dosyć, no, Chciałoby się powiedzieć zimowa. To dziwnie brzmi zima zimowa ale rzeczywiście tak by trzeba było powiedzieć bo w tym roku faktycznie tak było że zima była pra, prawdziwą zimą, a nie jakąś tam udawaną że tam na kilka godzin spadło kilka centymetrów śniegu i to w zasadzie wszystko był mróz, był śnieg. Też wiosna, za bardzo, ta zima nie chciała odpuścić wiosna za bardzo też. Miała problem, żeby się zagościć w naszym kraju tak na dobre i niestety no to właśnie skutkuje tym, że to wszystko jest opóźnione. Zwierzęta też troszeczkę widzę, że brakuje pożywienia jeszcze, bo na przykład ptaki, które już wróciły, a są wybitnie owadożerne, no to mają trochę problemów, żeby znaleźć odpowiednie dla siebie pożywienie, żeby móc się w ogóle pożywić, więc muszą znajdować jakieś zastępcze pożywienie. Ale o ptakach za chwilę. Mówimy teraz o dżdżownicach. Już się pojawiły dżdżownice i ostatnio nawet nie trzeba było wychodzić gdzieś do lasu, parku, ogrodu, żeby zobaczyć dżdżownice, bo one wychodziły wręcz na chodniki w miastach. Dlaczego tak jest? No, okazuje się, że one po, zwyczajnie w swoich korytarzach mogą się utopić. One poza tym, no, oddychają przede wszystkim przez skórę, w związku z tym, jeżeli mm, ta skóra jest Znajduje się tylko i wyłącznie w wodzie, no to oddychanie jest niemożliwe. Czyli de facto albo drżownica może się utopić, albo może po prostu się udusić. W związku z tym one muszą wychodzić na tą powierzchnię, licząc, że tam znajdą lepsze warunki do, do życia, do przetrwania w ogóle. No i. W związku z tym drżownic można było ostatnio obserwować bardzo dużo, ze względu na to, że było mnóstwo deszczów. Przecież cały czas padało, tak? Zeszły tydzień to był bardzo deszczowy. Także można było tych drżownic oglądać mnóstwo. Ja pamiętam, że przecież jak jeździłem właśnie do pracy, ja tam jeżdżę głównie rowerem, to no, cały czas omijałem tylko te drżownice na tej drodze rowerowej. No bo po prostu szkoda tych zwierząt, bo bardzo pożyteczne. Zwierzęta, więc no, szkoda byłoby po prostu je zabijać. No ale niestety wiadomo, no, nie da się tak przejechać, żeby żadnej dżownicy nie uszkodzić, bo jest ich aż tak mnóstwo, naprawdę wychodziły ich całe setki tysiące. O ile w marcu zaobserwowania jakiegokolwiek owada jest wręcz, bym powiedział, wydarzeniem. Człowiek aż z wypiekami na twarzy patrzy i o, jest to, o, jest tamto. Ja muszę powiedzieć, że pierwsze w ogóle owady aktywne w tym roku to widziałem już w lutym, bo były, końcówka lutego była bardzo ciepła, potem znowu zrobiło się zimno, ale już w lutym widziałem. Natomiast tak jak mówię, jeżeli w lutym czy w marcu to jest wydarzenie, to możemy odnotowywać w kalendarzu, to, prawda, pierwsza pszczoła, pierwsza biedronka, to o tyle w kwietniu, to już jest norma. To już nie jest nic nadzwyczajnego bo te owady widujemy praktycznie wszędzie, od tych bardziej pospolitych, potem mniej pospolite, ale już temperatury stały się na tyle sprzyjające dla owadów, że one się zaczynają coraz liczniej nam no, dają się obserwować. Natomiast, no właśnie, wspomniałem też o tym, że już właśnie zwierzęta, te, które są wybitnie owadożerne, mają mniej tego pożywienia. Tak, bo tych owadów jeszcze wciąż jest mało. Nie ma ich wcale dużo. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład komarów jest mało, jeszcze całe szczęście. Ale podejrzewam, że niestety po to się zaraz zmieni, bo po tych deszczach, które teraz były, jeżeli zaraz zrobi się ciepło, no to niestety raczej gwarancja, że komary już się pojawią. I to w dodatku licznie. Także no, wszystko zależy od tego, jak się teraz pogoda rozwinie i jakie będą teraz temperatury. Ale zostawmy komary. Przejdźmy może do trochę przyjemniejszych zwierząt. Biedronka siedmiokropka. Każdy z, z nas doskonale zna biedronkę. Oczywiście proszę pamiętać o tym, że kropka nie oznacza jednego roku jej życia. To nie jest prawda. Kolejne zwierzę to mamy żuka. No, żuki też coraz częściej się już pojawiają. Żuki wiosenne czy żuki leśne. No, to są one wyróżniają się tym, że są takie właśnie bardzo błyszczące, więc często nie sposób ich nie zauważyć. Kolejne zwierzę to już jest pewnego, pewien gatunek pluskwiaka. Pluskwiaka mamy też tutaj poniżej na liściu. Zaraz też do niego dojdę i o nim parę słów powiem. A ten pluskwiak to jest bardzo pospolity, nazywany jest tramwajem albo tramwajarzem, ze względu na to, że samiec z samicą się tak szczepiają tylnymi częściami ciała i tak maszerują. I to są kowale bezskrzydłe, więc kowale też już są. Cały czas się pojawiają, mamy również rusałkę pawik. Rusałka pawik a inaczej pawie oczko to ten motyl. Oczywiście motyle różne latają. Tutaj mamy drugiego wyróżnionego na samym dole, to jest listkowiec cytrynek. Czyli ten popularnie nazywany zwyczajnie po prostu cytrynkiem, dlatego że ma cytrynowe skrzydła. To żadne odkrycie. Takie limonkowe, nawet też słyszałem, limonkowe, cytrynowe. No z takimi dwo, czerwonymi takimi plamkami na skrzydłach. Bardzo takie malutkie to są plamki, i niezwykle pożyteczne zwierzęta, czyli pszczoła i Trzmiel, nie bąk, tylko trzmiel. Na tym żółtym tle to jest trzmiel, a na różowym to jest pszczoła. I pamiętajmy o tym, żeby nie robić krzywdy tym zwierzętom. One są naprawdę bardzo pożyteczne, bardzo nam pomagają i w zasadzie powiem więcej: gdyby nie one, to prawdopodobnie by i nas nie było. Więc nasze życie jest uzależnione właśnie od tych malutkich owadów. Pamiętajmy o tym, zanim się zamachniemy i Chcąc na przykład właśnie takie zwierzę gdzieś zabić. Także przypomnijmy sobie moje słowa, że są niezwykle pożyteczne i zdecydowanie nie warto ich w żaden sposób wyrządzać im krzywdy. Ten taki kolega z bardzo długimi czułkami to jest tycz cieśla, tak się nazywa. To jest co prawda szkodnik, ale one też wiadomo, no już się aktywizują. Też już szkodniki czy nieszkodniki różnowady, ale już zaczynają życie. Co ciekawe te czułki są pięciokrotnie dłuższe od jego ciała, także bardzo bardzo długie czułki ma. Taki owad, który się niezwykle właśnie wyróżnia ze względu na te długie czułki. No i o listkowcu już mówiłem, to jeszcze nam pozostał na samym dole taki pluskwiak, który ma bardzo sympatyczną nazwę, a nazywa się odorek zieleniak. No. Odorek, no bo to już wszystko tłumaczy ta nazwa, a zieleniak też w zasadzie wszystko tłumaczy. Także to jest taki pluskwiak, który rzeczywiście yy, no wydziela taki dosyć nieprzyjemny zapach, i jest cały zielony, jak tutaj widać. Też dosyć takie popularne, popularny, popularny owak. No i o, też trzeba pamiętać o tym, że mrówki bardzo mocno się z, z, już teraz y, zaktywizowały, zaczęły coraz chętniej wychodzić z mrowiska, coraz dalej też wychodzą. Pamiętajmy o tym, że. Y, pamiętajmy o tym, że. Y, Mrówki to są bardzo mocno związane z mrowiskiem i one też oczywiście opuszczają na dalsze odległości, ale na początku, jak jest tak zimno, to niezbyt chętnie, prawda, no bo tam jednak, no to jest jednak ich taki dom, tam, tam jest ciepło. Natomiast no one na początku to tak niezbyt chętnie. Poza tym, jak na przykład w marcu, prawda, gdzieś tam chodziłem, zerkałem na tym rowiska, to jeszcze nie były aktywne mrówki. A teraz w kwietniu już jak tylko zaświeci słońce, to już momentalnie się aktywizują. One w ogóle to ciepło jakby zanoszą do mrowiska. One się nagrzewają i później wchodzą do mrowiska i jakby to, 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 to ciepło oddają. Także. To jest. A no i w ogóle w mrowisku utrzymują praktycznie ciągle stałą temperaturę. Kiedyś nawet zrobiliśmy taki eksperyment: włożyliśmy y, termometr do mrowiska i sobie poszliśmy. I przychodzimy, wyciągamy termometr, patrzymy, a termometr pokazuje chyba 23 stopnie, czy 21 stopni pokazywał y, termometr. A był to kwiecień, początek kwietnia. Także y, w zasadzie, y, w zasadzie, no, początek. E, początek sezonu, początek takiego mm, no rozkwitu tej, tej rodziny mrówczej, a mimo wszystko one cały czas tą temperaturę utrzymują w miarę stałą. Zimą również i zimą nie zasypiają, co ciekawe. Generalnie jakoś się tak utarło, że mówi się o tych zwierzętach takich żyjących społecznie, że one właśnie zasypiają. One nie zasypiają, tak samo jak i pszczoły. One są cały czas aktywne tylko tyle, że po prostu ograniczają swoją aktywność do wyłącznie do jedzenia i ogrzewania się. I tyle. Chodzi o to, żeby po prostu dotrwać do wiosny. I ślimaki też się pojawiają, bo tutaj właśnie chciałem zwrócić tym zdjęciem uwagę na mrówki i na ślimaki. Ślimaki też są już coraz liczniejsze, zresztą no, zrobiło się też wilgotno. wilgoć jednak sprzyja ślimakom. One też właśnie na, na wychodzą też wtedy, kiedy robi się dosyć. Dosyć, dosyć wilgotno podobnie jak i drżownicy. Ja widywałem właśnie przy drżownicach różne ślimaki też były. Zerkam kątem oka na nasz czat i widzę pytanie, a chciałbym od razu na nie odpowiedzieć, bo już będę kończył o owadach i przejdę do płazów i gadów. A tu widzę bardzo ciekawe pytanie, czym się różni trzmiel od bą bąka? A z kolei to Patrycja Maj pytała, a panda panda odpowiada, że bąkiem nazywamy trzmiela, bąki to ptaki. To uwaga. Jeżeli chodzi o tą odpowiedź, to i tak i nie, no bo właśnie bąkiem nie nazywamy trzmiela, tylko trzmiel to jest zupełnie coś innego i bąk też jest zupełnie coś innego. To nie są jakieś bardzo podobne. One mają ze sobą tyle wspólnego, że jedno i drugie jest owadem. Potrafi latać, ma sześć odnóży, no powiedzmy, że takie bardzo to są takie, takie podobieństwa. Natomiast jeżeli chodzi o, jeżeli chodzi o mm, trzmiela, to trzmiel jest tak, po pierwsze, jest bardzo gęsto włosiony, tak jak to widać było na, na tej poprzedniej fotografii trzmiel też potrafi urządlić, ale on to robi bardzo rzadko, a bąki przede wszystkim właśnie gryzą, bo one się różnią też aparatem gębowym, więc bąki przede wszystkim gryzą i to dosyć boleśnie, mogą właśnie naszą skórę mocno drażnić, natomiast trzmiel nie. To są takie główne różnice. Poza tym, aha, jeszcze powiem tyle, że bąki mają bardzo duże oczy. One są w ogóle, generalnie powiem tak, bąk jest bardzo podobny do muchy, to taka duża mucha, a trzmiel jest bardziej podobny do pszczoły. To tak bardzo uogólniając, ale tak właśnie to wygląda. Także proszę nie mylić tych, tych, tych zwierząt. Za, prawie za bardzo często, może nie prawie zawsze, ale bardzo często dzieci mówią właśnie na trzmiela bąk. A dlaczego? No bo mówią tak też ich rodzice, a bardzo niesłusznie. I przez to, że ma taką niesympatyczną też nazwę, ten Bąk, no to yy, yy, znaczy niesłusznie, tak, przypisywaną trzmielom właśnie to, to, ta nazwa Bąk, to one są zabijane przez to. I w ogóle głośno lata, jest duży, więc na pewno jest niebezpieczny. Nieprawda. Jest bardzo pożyteczny i. Powiem szczerze, ja nawet podchodziłem do gniazd śmieli, nigdy w życiu żaden mnie nie, nie, nie urządlił. Nigdy w życiu. Także nie ma się naprawdę czego obawiać, i jeżeli nie będzie czuł się zagrożony, to naprawdę nic złego nam nie zrobi. A odnośnie tutaj, panda, panda, jak dał tutaj albo dała komentarz, że bąki to też ptaki. To jasne, oczywiście zgadzam się. O bąkach akurat nigdy jeszcze tutaj na, naszym, na naszych wykładach nie wspominałem, z tego powodu, że bąki to są ptaki, są bąki i bączki w ogóle co ciekawe, i to są ptaki wybitnie nadwodne. One żyją nad wodami. A czyli nie są za bardzo leśne, dlatego też nigdy o nich nie wspominałam. Proszę bardzo, panda, panda, to teraz już wszystko jasne, proszę sobie też jeszcze może więcej poczytać o tym. Ja tak bardzo ogólnie to wyjaśniłem i... I, I cóż, mam nadzieję, że to wyjaśnienie okazało się takie w miarę zrozumiałe, a o różnicach jeszcze można więcej sobie właśnie w internecie doczytać. Także cieszę się, że ktoś się już czegoś dowiedział z tego wykładu. Oczywiście, jeżeli są jakieś pytania, to proszę zadawać, a ja później będę na, na końcu udzielał odpowiedzi. Dobrze, przechodzimy w takim razie do gadów. Teraz powiemy sobie o gadach i płazach. I o ile w marcu pokazywałem Państwu, właśnie chociażby właśnie żmiję, tak jak tutaj teraz na fotografii, zaskrońca, jaszczurki w postaci żywo, żyworodnej zwinki czy padalca, bo przypominam, padalec jest beznogą jaszczurką. Tak, teraz pokażę również żmiję, ale troszeczkę w innym kontekście o niej powiem. Natomiast jeszcze pokażę innego ciekawego tutaj przedstawiciela gadów, ale to za momencik. Natomiast żmija, łatwo rozpoznać, oczywiście ten zygzak na na grzbiecie trójkątna głowa pionowa źrenica to, jest właśnie, to są właśnie cechy charakterystyczne żmii i Dlaczego o nich mówię? Bo właśnie już się powoli zaczyna ich okres godowy. To znaczy, że będą teraz no, bardziej aktywne, będą się upokazywały, w związku z tym też no, można się narazić na różne ataki ze strony żmi, ale uwaga, też nie chciałbym tego zwierzęcia bardzo demonizować, bo jest w naszym kraju grupa zwierząt, które no, jakoś tak yy, przez wieki yy, była uznawana za groźna, niebezpieczna, taka wręcz powiedziałbym nawet czasami demoniczna. To są węże, nietoperze, żaby, ropuchy, wilki, yy, sowy, prawda? To jest taka grupa, a bardzo niesłusznie te wszystkie zwierzęta są przez człowieka tak negatywnie oceniane, bardzo niesłusznie yy, i Właśnie, to jest też do, dobry, dobry cykl o demonicznych zwierzętach. Tak mi się wydaje. Dobre, dobre też do opowiedzenia. Natomiast jeżeli chodzi o tego węża, tutaj to proszę też nie panikować, bo generalnie, dorosłemu człowiekowi, żmija. Oczywiście może stanowić jakieś zagrożenie, ale dla życia raczej nie. Poza tym też te ukąszenia mi dosyć rzadko się zdarzają. Natomiast dla dziecka już potrafi być niebezpieczna. Więc jeżeli dziecka albo w przypadku na przykład zwierzęcia, no to może być na przykład jakiegoś naszego psa, prawda, który gdzieś tam błąkał się po, po, biegał po, po lesie i właśnie został na przykład ukąszony. Dlatego to kolejny argument, żeby nie puszczać psów luzem po lesie. E, także e, uważajmy, po prostu uważajmy. Nie panikujmy też, e, nie, nie oceniajmy jakoś negatywnie tej żmi. E, trzeba uważać szczególnie właśnie w kontaktach z dziećmi. Ona jest niebezpieczna. Natomiast u nas, dla nas, dla ludzi dorosłych raczej nie stanowi wielkiego niebezpieczeństwa. No i kolejny wąż. To jest yy, gniewoż plamisty. Gniewoż plamisty który występuje w takich dwóch różnych... On jest często właśnie ze względu na ten taki też podobny troszeczkę zygza, zygzaczek, taki szlaczek występujący na jego grzbiecie, czasami mylony ze żmiją, aczkolwiek właśnie żmiją nie jest, nie jest też jadowity dla nas w żaden sposób, nie stanowi żadnego niebezpieczeństwa. Zresztą jak wszystkie, wszystkie węże, poza właśnie jedynie tą żmiją, ale mówię, ta żmija to dla ludzi tylko, dla dzieci jest tylko niebezpieczeństwem dużym. Natomiast tutaj mamy tego Właśnie gniewosza plamistego w dwóch odmianach różnych kolorystycznych występuje. Tutaj mamy takiego, właśnie na tym mniejszym zdjęciu widać taki, takiego rdzawo-brązowego węża, i dlatego czasami mówi się na gniewosza plamistego miedzianka. No właśnie ze względu na to, że ma taki, taki rdzawy kolor rdzawo-brązowy. A dlaczego właśnie mówię o Gniewoszu? Bo Gniewosz jest właśnie... Gady przede wszystkim są właśnie uzależnione dosyć mocno od ciepła, od tego, co... od tych temperatur, które niesie ze sobą słońce. W związku z tym tych wyższych i one się wtedy uaktywniają, dlatego też właśnie Gniewosz powoli, powoli też już się zaczyna pojawiać, ale niestety tylko w niektórych miejscach naszego kraju, głównie to jest województwo świętokrzyskie, podkarpackie i małopolskie. Przede wszystkim tam występują gniewosze. A tutaj jeszcze kolejne zwierzę, które też już się uaktywnia. To jest oczywiście żółw błotny. I żółw błotny nazywany był kiedyś w Polsce taka ciekawostka Żelazna Żaba. To jest żelazna żaba, kiedyś w Polsce miał taką nazwę. Kiedyś też znacznie bardziej popularny, nie to co dzisiaj. Dzisiaj ma już niewiele stanowisk w kraju. Jednym chyba z takich głównych, tak mi się wydaje, takich dosyć znaczących jest. Poleski Park Narodowy. Tam rzeczywiście te, te, te żółwie. No Mają całkiem, całkiem sporą populację, ale są też w innych rejonach kraju i no żółwie generalnie nam się kojarzą z różnymi ciepłymi obszarami. No i właśnie dlatego musieliśmy troszeczkę dłużej poczekać na żółwia. Żółwia też już można obserwować, i proszę pamiętać też o tym i nie mylić tego żółwia z żółwiem czerwonolicym, który, który to jest bardzo, staje się coraz bardziej popularny w naszych wodach i niestety. I niestety zagraża tym w ogóle naszej, naszym zwierzętom wodnym, nadwodnym, też wypiera nasze właśnie te rodzime żółwie. A dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie kupują, żółw bardzo długo żyje, żółwie z tego słyną, że są długowieczne i ktoś jak sobie pomyśli, że ma trzymać żółwia 20, 30 czy 50 lat, to mówi, a po co mi to, lepiej go wyrzucę. I y, oczywiście... One są wyrzucane gdzieś do stawów i one sobie całkiem nieźle dają radę. Z tego co wiem, to jeszcze nie, są, nie ma potwierdzonych, że one się nie ma żadnych potwierdzonych przykładów, że one się w Polsce rozmnażają, ale właśnie są wyrzucane w ten sposób z, przez ludzi do, do różnych stawów i coraz liczniej się pojawiają w naszym, w naszym środowisku. Płazy. Ja już pokazywałem to zdjęcie, ale do niego wracam, bo, ten, bo mówiłem w marcu, jak się zaczynał okres godowy żab i ropuch. Przypominam, że po lewej mamy ropuch, przepraszam, żabę trawną, a po prawej mamy ropuchę. Ja też mówiłem o różnicach, jakie są, ale teraz tylko szybciutko tak napomnę, że żaba ma gładką. I śliską skórę, a ropucha ma taką szorstką, grudkowaną, brustkowaną, yy, z takimi różnymi wypukłościami i często suchą. Yy, dlatego właśnie widzimy po prawej stronie, że to jest ropucha szara. One powoli już kończą swój okres godowy. Natomiast tutaj kolejne zdjęcie przedstawia nam żabę moczarową. Już teraz każdy chyba bez problemu umiał rozpoznać, że to jest żaba, bo widać, że nie ma. Żadnych bruzdek na ciele, że są tylko, jest taka gładka i śliska skóra. I żaba moczarowa przypomnę, że jest, przyjmuje piękny kolor, taki błękitny. W okresie godowym, i niedługo samce już nie będą miały tej barwy, więc ostatnia chwila, żeby jeszcze poobserwować żabę moczarową, właśnie w tym pięknym, kolorystycznym wydaniu. I tak sobie przypomniałem w ogóle, jak prowadzę tak już prawie od roku ten cały nasz cykl, to nigdy nie mówiłem o rybach i Dlatego, że przyznaję się, bardzo słabo się znam na rybach. Zresztą w lasach tutaj Warszawy generalnie raczej takich miejsc nawodnionych, znaczy takich miejsc, gdzie, gdzie by las zgraniczył z wodą, jest raczej niedużo. Raczej jakieś takie malutkie stawiki, bagienka to tak, ale żeby jakieś większe stawy, rzeki, prawda? No Wisłę mamy, ale to, 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 to akurat nie, nie tutaj, nie związana z naszymi tutaj warszawskimi, Lasami jest. Dlatego też o rybach nigdy nic nie mówiłem, ale teraz pomyślałem, że może warto wspomnieć, i one właśnie mają też swój taki okres godowy, a w przypadku ryb on nosi nazwę tarła. Dlaczego? Bo ryby się o siebie ocierają, bardzo blisko siebie pływają, wręcz się właśnie dotykają. Dlatego też to jest. To, je, to jest nazywane tarłem, ten okres godowy u ryb i co ciekawe, taka mała ciekawostka. Ja nie będę oczywiście opowiadał o tych wszystkich gatunkach, które tutaj są, bo one właśnie teraz mają ten swój czas, tak powiem, miłosny. Natomiast e, zwrócę uwagę tylko na ciernika, ponieważ ciernik jest o tyle ciekawą rybą, że buduje gniazda. Także gniazda, gnia ryba, która buduje gniazda, to dosyć nietypowy, nietypowa, nietypowa rzecz. I przejdziemy sobie teraz do ssaków, czyli powiedzieliśmy o gadach, płazach, nawet pojawiły się ryby i teraz yy, idziemy do yy, ssaków i ptaków. I oczywiście ja wspominałem już, że jeże się wybudzają z hibernacji, yy, oczywiście, że tak, już się robi na tyle ciepło, zresztą nie tylko one, nietoperze, różnego rodzaju popielicowate, czyli popi właśnie popielice, żołędnice, orzesznice też się właśnie już yy, już wybudzają z tego stanu hibernacji. I pierwsze co robi taki jeż, no to oczywiście stracił bardzo dużo energii, zresztą większość zwierząt po tym śnie zimowym czy po hibernacji musi się po prostu najeść. dlatego też one bardzo chętnie przystępują do jedzenia i jedzą, 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 przemierzają duże fragmenty lasu w poszukiwaniu właśnie czegoś smacznego do zjedzenia. A czym się żywi taki jeż No to też wa wa warto o tym Parę słów powiedzieć, bo oczywiście nie jabłkami. Powiem tutaj jeszcze od razu taką ciekawostkę, że nawet jeże były badane pod kątem tego, czy to jest w ogóle możliwe, żeby one, nawet gdyby lubiły te jabłka, czy możliwe jest, żeby te jabłka nosiły na swoich grzbietach, jak to jest pokazywane na filmach, bajkach, w różnych tam książeczkach dla dzieci i tak dalej. I okazuje się, że to jest fizyczną niemożliwością. Niemożliwe jest, żeby w ogóle. W taki sposób y, Jesz nosił y, y, jabłko. Y, poza tym, no jak ono by się tam znalazło, też sobie zadajmy takie pytanie. Jakby się miało znaleźć jabłko na tym grzbiecie? Więc absolutnie nie. To są wybitnie zwierzęta mięsożerne, czyli dżdżownice, owady, ślimaki, gryzonie nawet, a uwaga, to może być też zaskoczenie, jeżeli będzie zaatakowane przez węża, to może również i zabić węża, taki jeż, także i wbrew pozorom wcale to nie są takie wolne zwierzęta, jeże są naprawdę całkiem Całkiem szybkie, i powiem jeszcze tutaj z doświadczenia swojego z, z pracą z jeżami, z pracy z jeżami, że jeże to są naprawdę twarde zwierzęta. I jeż, który na przykład utracił nogę albo utracił oko, on jest dalej w stanie funkcjonować. Bardzo często w świecie zwierząt, na przykład, no, ptak, który utraci nogę. No to bardzo często jest skazany na śmierć. Jeszcze zależy, jaki to będzie ptak, jakie będzie wiodł yy, życie, prawda? Czy to będzie ten, który głównie lata, czy ten głównie, który na przykład chodzi. No ale generalnie raczej oznacza to śmierć. Yy, jeżeli chodzi o saki no to saki prawda, bez jednej nogi, jakieś tam większe saki prawda? Jakiś tam lis, dzik, no trudno będzie miał, bardzo trudno nawet. Ale powiedzmy, że jakieś tam y, szanse, no, może ma niewielkie, prawda? Żeby je, jakoś sobie zdobywać pożywienie, jakoś funkcjonować. Aczkolwiek ciężko, bo jak no, dzik się musi na przykład zaprzeć nogami, żeby móc w ogóle ryć, prawda? W ziemi. Natomiast no, jeżeli, jeżeli, te, to, to, jeżeli nie ma sprawnych nóg, to tego nie będzie mógł zrobić. prawda? A jeż właśnie może. Jeż jest właśnie takim, cieka taką, takim ciekawym zwierzęciem, że... Nawet jak utraci tą nogę, to jeszcze nie jest wyrok śmierci, on może żyć i on może znajdywać pożywienie. Także naprawdę no, podziwiam te Jerzy za to, że są właśnie takie twarde i mówię. Czasami zdarzają się takie sytuacje, że jeszcze nie ma oka, a mimo tego daje sobie radę. Ale więcej o tym ja będę opowiadał w naszym cyklu o tym, jak pomagać zwierzętom, do którego też bardzo serdecznie zachęcam. Na razie jesteśmy po jego pierwszej części. O ssakach będę opowiadał. Już niebawem, w, w maju, także bardzo serdecznie zapraszam, żeby jeżeli komuś bliski jest los zwierząt i chce im pomagać i chce wiedzieć, jak, im, jak tą pomoc nieść tym zwierzętom, to bardzo zachęcam do tego, żeby właśnie oglądać te. Te, te kolejne części związane już z, nie z rokiem w lesie, a z tym, jak pomagać zwierzętom. Dobrze, tyle jeżeli chodzi o jeża. Natomiast przejdziemy teraz sobie do troszeczkę większych ssaków. I oczywiście już wspominałem o tym, że w marcu, ale również i w kwietniu rodzą się młode dziki, czyli te pasiaki. One na początku są zupełnie niepodobne, z bar, jeżeli chodzi o barwę ciała, do swoich rodziców, zresztą widać to na fotografii. I co ciekawe, no one już się rodzą, coraz więcej ich jest. Teraz wiem, że ostatnio słyszałem, że w lesie tutaj w Warszawie, w lesie bielańskim już się pojawiło, akurat w lesie, w którym ja na co dzień jestem. To akurat tych dzików jest bardzo, bardzo mało. Niestety tutaj ASF zrobił swoje, ale o dzikach też może powiem na naszym cyklu o zwierzętach. Także dziki młode przychodzą na świat, niesamowicie piękne, takie pocieszne zwierzątka. Razem ze sobą chodzą, biegają, ganiają się w berka, każdy każdego. No niesamowicie zadowolone wręcz z życia, cieszą się z tego, że po prostu żyją. Także już przyszły na świat. W ogóle bardzo szybkie, też trzeba przyznać. Naprawdę one się bardzo sprawnie szybko poruszają przez, przez gęstwiny leśne. I przychodzą na świat również drapieżniki, czyli mamy tutaj lisa. Taki młody lis, to się nazywa niedolisek. Taką ma nazwę śmieszną to jest niedolisek i po prawej stronie często właśnie pytam dzieci co to jest za zwierzę i dzieci nie za bardzo potrafią rozpoznać to zwierzę może ktoś z państwa będzie potrafił jak ktoś będzie potrafił to proszę szybko napisać co to jest za zwierzę w tutaj po prawej stronie a ja chwilę poopowiadam o jeszcze innych zwierzętach, i też o lisach. Więc e, oczywiście, lisy y, młode, zresztą nie tylko lisy, bo i na przykład bursuki, chociażby, one są na początku wiadomo związane ze swoim takim domostwem, czyli z Norą. Tam przychodzą na świat, tam właśnie też y, są. No, cały czas się kręcą wokół tej nory. Mi któregoś roku udało się nawet nagrać takie lisy, które były właśnie bardzo blisko nory. Chodziły sobie przy norze, biegały, ganiały się, właśnie troszeczkę podobnie, nawet jak i te małe dziki. One ze sobą biegały, bawiły się w berka. Oczywiście ich nie jest tak dużo jak dzików, bo dzików, na przykład jedna locha, może mieć na przykład 12 takich małych dziczków, więc to jest całe takie małe przedszkole, można powiedzieć, a u. A jeżeli chodzi o e, lisy, no to tutaj jest ich troszeczkę jednak e, no mniej, prawda? Nie przychodzą w takiej liczbie na świat, tylko jest ich kilka, prawda? No, tam akurat, gdzie ja nagrywałem, to były dwa, e, ale się bawiły. Ze sobą bardzo, bardzo raźno e, ze sobą biegały i się ganiały. E, dobrze, to czytam. Bardzo dziękuję za te odpowiedzi. Cieszę się, że już padają. Więc uwaga, mamy tutaj tak, borsuka, borsuk to nie jest, troszeczkę inaczej borsuk wygląda, norki też nie, to nie są norki, borsuk kolejny raz, łasice też nie, wilczki też nie, wilczki zaraz będą, za chwileczkę powiem o wilczkach, natomiast to są, uwaga, panda, panda... <śm> Aha, to było stwierdzenie że do pandy, że o borsuku. Mhm. Karmelo pomyślał o borsuku. Kuny też nie. No to uwaga, to ja w takim razie powiem. Mało popularne zwierzę w naszym kraju. Nikt jeszcze nie powiedział o szopie praczu, ale to nie jest shop pracz, bo szopy rodzą się też teraz właśnie, a to jest, uwaga, jenot. To są młode jenoty. Jenoty też przychodzą, do na przychodzą teraz na świat, rodzą się. Mm, też oczywiście to są gatunki właśnie związane z norami, no i mm, Psowate, tak? To są w ogóle dość ciekawe, bo jedyne psowate, które zapadają w sen zimowy. Czyli mamy jenoty. Dobrze, to uwaga, to jak nam tak dobrze poszło, to będzie dzisiaj jeszcze jedna zagadka w takim razie o jeszcze jedne zwierzęta zapytam. No to uwaga, mamy tutaj kolejne. Zwierzę bardzo rzadkie w naszym kraju to jest suseł perełkowany. Perełki ma na swoim grzbiecie i susły. Właśnie zresztą mówi się nawet często, że ktoś śpi jak suseł, prawda? Czyli bardzo tak dobrze, słodko wręcz. I susły wychodzą ze swoich norek. To jest tak mniej więcej jakbyśmy mieli przyrównać, jakiej wielkości jest to zwierzątko. To jest takie, o, wiewiórka, takiej wielkości wiewiórki. Tak by można było porównać. I no, susłów mamy mało niestety w Polsce. Z tego co wiem, to głównie tylko lubelszczyzna i to wszystko, niestety. Także one też wychodzą ze swoich norek. Tu widać zresztą ślady jeszcze na śniegu. Nie, nie świstak, aczkolwiek świstaki właśnie też, chociaż to by trzeba było powiedzieć trochę więcej o przyrodzie Tatry, bo tam jest bardzo dużo gatunków, które są tylko i wyłącznie występują w Tatrach w naszym kraju i nigdzie indziej. Ale to, jeżeli chodzi o świstaki, prawda, to bo świstaki są właśnie takimi gatunkami wysokogórskimi. By tutaj Marcin Banach wspominał o wilczkach i mamy wilczki. Proszę bardzo, czyli szczeniaczki przychodzą na świat wilków. Właśnie te teraz jest taki dobry moment. One zwykle właśnie w kwietniu się rodzą, pod koniec kwietnia, albo no teraz w tym roku to może się jakoś tam przedłużyć to. Natomiast Oczywiście przychodzą, no i żyją w rodzinach. Wilki w ogóle słyną z tego, że to są bardzo rodzinne zwierzęta, tworzą rodziny, żyją wszyscy razem. W związku z tym no niezwykle, niezwykle ciekawe zwierzęta i w zasadzie no trzeba powiedzieć, że jest tam taka hierarchia w rodzinie i tylko ta taka samica i samiec, którzy stoją najwyżej w tej hierarchii, tylko oni się rozmnażają, tylko oni mają dzieci. I pół które później wchodzą w skład całej watachy. Watacha żyje razem. Także to jest taki bardzo ciekawy przykład zwierzęcia, które dla niego, nawet słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że sensem życia wilka jest rodzina. Myślę, że warto się uczyć od wilków tego chociażby. I uwaga, w takim razie będzie kolejna zagadka, bo to jest, to też od razu pytam, co to jest za zwierzę. Zapraszam wszystkich chętnych, którzy mają odwagę udzielić odpowiedzi. Nie ma złych odpowiedzi, uczymy się, każdy się może czegoś dowiedzieć na tym wykładzie, więc śmiało zapraszam do tego, żeby udzielać odpowiedzi, co to jest za zwierzę widoczne na, tym, na tej fotografii. Powiem tylko tyle, że te zwierzątka, zanim ujawnię nazwę dokładnie, to powiem tylko tyle, że to, te zwierzątki, Zwierzęta były w momencie wykonywania fotografii, były jeszcze ślepe, bardzo słabo widziały. Zresztą one się rodzą. E w zasadzie są bezbronne zupełnie. One nawet tutaj to były, były, były dosyć bezbronne, zresztą widać, bo one siedzą skulone wszystkie razem w kupce, wydają takie piskliwe dźwięki, no i w zasadzie tyle. Słychać z daleka te, te, te dźwięki, ale one w zasadzie nie są w stanie nic zrobić. One po prostu będą sobie tak leżały, siedziały, chodziły. One też ledwo chodzą, bo słabo chodzą, nie są w stanie się obronić e, i nic nie widzą też, nic nie widzą. One jedynie słyszą, ale właśnie tutaj widać, że te ich ślepka tak szeroko otwarte, ale one niewiele co e, widzą. E, widzę, że tutaj wszyscy udzielają bardzo dobrej odpowiedzi, oczywiście jest to kuna jak najbardziej, także gratuluję wszystkim, dobrze rozpoznali, a myślałem, że to zdjęcie przysporzy pewnych problemów, bo wiem, że wiele osób myli właśnie kuny na przykład z łasicami chociażby, także tutaj mamy właśnie bardzo dobrze poszło, gratuluję. Także młode kuny też teraz będą przychodziły na świat. No, myślę, że znaczy bardziej w maju, to może tak, bardziej w maju, ale teraz już też mogą się oczywiście ym, rodzić. I cóż byłaby wiosna, gdybyśmy nie powiedzieli nic o ptakach? Więc na sam koniec naszej, naszego wykładu powiem kilka zdań jeszcze o ptakach. Tutaj mamy oczywiście ptaki śpiewające, bo przecież śpiew ptaków to jest jeden z niesamowitych symboli wiosny. I tutaj mamy śpiewające ptaki, czyli takie kilka przykładów. Oczywiście samiec bogatki po lewej stronie na dole. On się już potrafi odzywać nawet i w drugiej połowie lutego wtedy. Wtedy już zaczyna śpiewać. W samym środku mamy strzyżyka, który to ma bardzo taki donośny głos, mimo tego, że jest niesamowicie małym ptakiem. Po prawej stronie mamy rudzika, nie jest to gil, jak to niektórzy mówią, ma taką rudą, rudę pod gardle, w związku z tym nawet nie tyle, że brzuch, bo on nawet całego brzucha nie ma, tylko takie pod gardle, taki śliniaczek rudy, dlatego rudzik. Też pięknie śpiewa i oczywiście zięba, po lewej stronie na górze to jest oczywiście zięba, która ma bardzo charakterystyczne... Bardzo charakterystyczny śpiew. Tutaj może ją ciężko z, tej, z tego zdjęcia akurat rozpoznać, bo jest z dołu robione zdjęcie, ale też taki brzuszek ma um, trochę czerwonawy. Niektórzy też mylą właśnie z gilem. A dopowiem tylko, że zięba w zasadzie tam, gdzie drzewa, tam i zięba. Czyli bardzo w bardzo wielu miejscach występuje zięba i śpiewa teraz. Oczywiście śpiewają też kosy. I uwaga, tutaj taka ciekawostka, że ten świat ptaków jest bardzo zróżnicowany. To nie jest tak, że one nagle wszystkie do nas przylatują, bo przecież w lutym przylatuje skowronek, a na przykład w maju przylatuje wilga. Także ten okres przylotów jest bardzo długi, i jeszcze będą w maju do nas przylatowane. Różne ptaki, ja o tym będę mówił, jak się spotkamy już na naszym ostatnim już spotkaniu z tego cyklu, ale proszę pamiętać o tym, że już niektóre ptaki mogą karmić swoje młode, te, które naprawdę bardzo wcześnie przystąpiły do, do lęgów. Niektóre jeszcze do nas lecą, a niektóre dopiero przylecą właśnie w maju, czyli. Za jakieś 2-3 tygodnie będą się pojawiały jeszcze, jeszcze ptaki w naszym kraju. No teraz czekamy na przykład na jeżyki, prawda? Już niedługo właśnie świętego jeżego i wtedy właśnie pojawiają się jeżyki. No ale z racji tego, że w tym roku trochę to wszystko opóźnione, więc pewnie będziemy musieli trochę dłużej poczekać. Tutaj oczywiście jest kos, który karmi swoje młode. I jeszcze chciałbym powiedzieć kilka słów o tokach, czyli niesamowitym wydarzeniu wśród ptaków, szczególnie wśród kur leśnych. I to jest właśnie Cietrzew. I Cietrzew ma takie bardzo widowiskowe. Takie bym powiedział, potyczki między samcami o samice, i one się zaczynają już bardzo wcześnie, bo przed wschodem słońca, nawet czyli jak ktoś chce zobaczyć, oczywiście trzeba wiedzieć, gdzie przyjść, bo ten ptak jest bardzo rzadki w naszym kraju i ciężko jest w ogóle e, odnaleźć takiego, takie, to, takie tokowiska. Ale jeżeli będziemy wiedzieli, gdzie, e, to proszę zachowywać się ostrożnie bardzo i trzeba być już na miejscu w nocy, bo tak jak mówię, one przed wschodem słońca rozpoczynają swoje toki, i to jest takie przepychanie się, pokazywanie swojej siły, wdzięczenie się, czasami nawet i wyrywanie wzajemne sobie piór, samce właśnie rywalizują samice wyrywając sobie pióra, także Także, no, tak to, właśnie, tak to właśnie wygląda. Bardzo, bardzo ciekawe widowisko, taki spektakl przyrodniczy. Bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby, no, jeżeli ktoś ma możliwość, to, żeby poobserwować. I druga, jeszcze taka kura leśna, już większa, to jest głuszec. Głuszec też ma jeszcze cały czas swoje toki, one będą trwały jeszcze do maja. Podobnie jak w przypadku cietrzewia. I głuszec ma, właśnie bardzo się tak wdzięczy, rozchyla. Ten swój wachlarz, czyli ten ogon, i pięknie pięknie właśnie pozuje. Znaczy pozuje, no, jak go się udało uchwycić aparatem fotograficznym, to będzie pięknie pozował. Natomiast one właśnie przybierają taką tutaj formę jak na, taką pozycję jak na zdjęciu i wydają bardzo charakterystyczne odgłosy i te odgłosy są, składają się z takich czterech różnych fraz. To jest klepanie, potem następuje trelowanie, korkowanie i szlifowanie. rzeczywiście każda z tych nazw troszeczkę oddaje to jak one się odzywają? I co ciekawe, powiem, że. Sama nazwa głuszec wzięła się od tego, że on faktycznie głuchnie. Na moment podczas właśnie wydawania tych odgłosów on głuchnie i wtedy nic nie słyszy. Dlatego też łatwiej do niego podejść, zbliżyć się po prostu. Jeżeli nas nie zauważy, to na pewno nas wtedy nie usłyszy. I ostatni nasz slajd na dzisiejszej prezentacji. No, czym byłaby wiosna bez bociana i bez jaskółki? Ja zawsze powtarzam, bo przecież mówi się, że zwiastunem wiosny jest. Bocian i jaskółka. Oczywiście, że tak, ale ja bym powiedział inaczej, że to jest takie potwierdzenie, że nadeszła wiosna, bo tych zwiastunów wiosny, proszę zwrócić uwagę, ile ja już wcześniej na naszych wcześniejszych spotkaniach już o ilu ptakach wspominałem, ile już się tych ptaków pojawiło ile ja już tutaj pokazałem różnych przykładów ptaków. Przecież w lutym już mamy skowronka, mamy żurawia, w marcu mamy na przykład czajkę, prawda? Także naprawdę jakiś śpiewak, no, jakby już teraz nie chcę tego wymieniać, ale jest naprawdę bardzo dużo ptaków, które dużo wcześniej się zjawiają niż te popularnie nazywane zwiastuny wiosny. Więc ja uważam, że to są takie Potwierd to są te, te, te ptaki, po prostu potwierdzają nam, że już jest wiosna. Oczywiście już i bociany, jaskółki już są. To jeszcze o jaskółkach powiem tyle, że mamy takie trzy główne gatunki jaskółek: to są dymówki, oknówki i brzegówki. Ja się przyznaję, bez bicia, jeszcze nie widziałem jaskółki żadnej być może po prostu dlatego, że w lesie rzadko gdzie można spotkać jaskółki i tam raczej one to nie są le, leśne ptaki. Podobnie zresztą jak bocian biały, bocian czarny już jak najbardziej tak, to jest taki kuzyn właśnie bociana białego, troszeczkę mniejszy bocian czarny, ale jest właśnie gatunkiem jak najbardziej leśnym, natomiast biały stroni od lasu i jaskółki też stronią od lasu, co najwyżej można gdzieś spoglądać je nad, spogląd, patrzeć na nie no Zadzierać głowę nad las, chociaż jest to trudne. Chociaż teraz jeszcze nie ma liści, to jeszcze w miarę można. No i powiedziałem też, że czekamy na jeżyki, tak, bo jeżyki już niedługo do nas przylecą. Ja też jeszcze nie widziałem, no mówię, nie widziałem jaskółek. Zwykle jest tak, że jaskółki się pojawiają, a potem dopiero jeżyki, więc pewnie to wszystko będzie opóźnione. No wciąż to opóźnienie będzie trwało względem na przykład poprzedniego roku. No cóż, dobrnęliśmy do końca. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiaj, za nasze, już tak jak mówię, przedostatnie spotkanie. I jeszcze troszeczkę zwrócę uwagę, co tutaj się pojawiło w komentarzach. Tak jednym okiem zwracałem uwagę, na niektóre rzeczy się, niektórych rzeczy się odnosiłem, więc już tego nie będę robił ponownie. Dobrze, tutaj to mówiłem. Czym się różni trzmiel od Bąka, to oczywiście wyjaśniłem. Kiedyś jakiś program, jak zadbać o trzmielę w zimie? Jakieś miejsce dla nich do zimowania? Bardzo proszę. Yy, dobrze, czyli Panda Panda. O proszę, Panda Panda to już wiem, że jest w takim razie kobieta, bo napisała, że żyłam <grym> w błędzie. Dobrze. I yy, jeszcze raz się cieszę, że udało mi się to wyjaśnić. Yy, więc yy, tak, no i ja generalnie mówię, jestem otwarty na wszelkie różnego rodzaju propozycje. Kiedyś tam się pojawiła, pamiętam, że z takich państwa pomysłów to było coś o bagnach, żeby powiedzieć, i z drugiej strony, żeby też coś opowiedzieć o. Tropach i o śladach, jakie zostawiają zwierzęta. Ja do tego trochę się przygotowywałem trochę zbierałem różnych, właśnie takich śladów, tropów i tak dalej. Więc jeżeli z Państwa strony jest tutaj chęć, żeby coś takiego zrobić, to może też poproszę napisać w komentarzach może ktoś ma jakieś inne pomysły, bo mówię, cykl nasz dobiega końca ja nie wiem, jaka będzie nasza przyszłość nie wiem jak tutaj um, ja, ja, jak to będzie tutaj wyglądało dalej, e, czy wszechnica też będzie otwarta na kolejne e, jakieś różnego rodzaju wykłady? W każdym razie, no ja z mojej strony, jak najbardziej chęci i wola jest, żeby coś takiego otworzyć. Jeżeli się Państwu podoba, to oczywiście. E, dobrze, teraz dokąd nocą tu ptajesz? To chyba jakiś wierszyk. <noise> Jakoś fraza z wierszyka. E, oczywiście to są w ogóle nocne zwierzęta, więc one żyją nocą. E, w ciągu dnia raczej ciężko je zobaczyć. A dokąd? E, no odpowiedź jest bardzo prosta. E, brzmi następująco. E, Jesz tupta tam, gdzie znajdzie pożywienie. Po prostu. E, one szukają przez całą noc pożywienia i to jest dla nich najważniejsze, żeby się po prostu najeść. Zresztą jedzenie... Rządzi życiem wielu zwierząt, a często i też naszym przecież, bo mu każdy musi przecież jeść, żeby, żeby żyć. Dokładnie to nie Amazonka, żeby przed wężem uciekać. Tak, bardzo dobrze. No. Generalnie żyjemy w kraju naprawdę bezpiecznym, jeżeli chodzi o zwierzęta. Z takich zwierząt, które naprawdę mogą nam zagrozić, takie stanowią poważne zagrożenie dla człowieka, to ja bym wymienił. Może wbrew pozorom, że jednym z najgroźniejszych to będzie po prostu kleszcz, bo kleszcze, komary, które one tak na dobrą sprawę są tymi najgroźniejszymi zwierzętami, bo przenoszą mnóstwo chorób. To są zwierzęta, których się moim zdaniem należy może nie bać, ale na nie specjalnie uważać. No, bo można wymienić, nie wiem, łosia, który jest potężny, może nas poturbować, niedźwiedzia, z którym spotkanie może być rzeczywiście groźne, ale do tego że dochodzi rzadko. To po pierwsze. Po drugie, są to zwierzęta, które yy, najczęściej. No, trzeba się znaleźć w jakiejś specyficznej sytuacji, żeby doszło do ataku, prawda? Jeżeli na przykład, widzi, jeżeli na przykład będziemy podchodzili zbyt blisko do tych zwierząt, albo jeżeli będziemy, e, załóżmy, e, podejdziemy gdzieś blisko do młodych niedźwiedzi, e, albo my nawet nie będziemy do końca świadomi, że gdzieś tam niedaleko są niedźwiedzie, ale matka wyczuje zagrożenie, może wtedy zaatakować. E, to samo dotyczy wielu innych gatunków, ale proszę zwrócić uwagę, że to są wszystko specyficzne sytuacje. Natomiast na komary i na kleszcze jesteśmy narażeni absolutnie wszędzie, nawet w mieście. Nie trzeba iść do lasu, wystarczy usiąść w parku na trawniku i też może przedostać się na, do nasze, na nasze ciało kleszcz. Także ja bym uznał, powiedział, że to są takie najniebezpieczniejsze e, zwierzęta. Więc nie ma, nie, ma się czego, nie ma się czego obawiać. Czyli pamiętajmy o tym, że tak, właśnie, to nie jest Amazonka, nie ma czego się bać tutaj. Trzeba właśnie zwracać uwagę na takie drobne <grytania> zwierzęta. I węże też nie, nie stanowią jakiegoś wielkiego zagrożenia. Dobrze. Koty są podobnież na jadrzmi odporne. Nie wiem, od razu powiem, nie wiem, nie potrafię tutaj odpowiedzieć. W tym roku będę się więc przyglądać owadom, które przylecą na mój balkon. Wysiewam kwiaty przyjazne dla zapylaczy, więc mam nadzieję, że będę miał okazję na obserwację trzmieli. Tak, ja też mieszkam w bloku i też na balkonie staram się stworzyć, w tej miejskiej dżungli staram się stworzyć takie w miarę przyjazne miejsce dla zwierząt. Yy, I też oczywiście sadzę właśnie różne rodzaje kwiatów, które są przyjazne dla zapylaczy. I od razu powiem, że przylatują, naprawdę przylatują. Także zachęcam do tego, żeby takie miejsca tworzyć. Witam serdecznie, cześć! Yy. Jeżę Super tuptusie, trzeba na nie uważać, bo mają dużo kleszczy. Tak, to prawda, rzeczywiście mają dużo kleszczy, nie tylko. Noszą często na przykład larwy, larwy much, także no to są też takie nieprzyjemne widoki. Ja o tym będę więcej mówił na naszym cyklu właśnie o zwierzętach, jak pomagać zwierzętom. Także ja się teraz już nie będę o tym rozgadywał. Kto będzie chciał posłuchać trochę o jeżach, to zapraszam. Jeży mamy bardzo dużo w naszym ośrodku, bardzo dużo właśnie co roku. To jest sak, który chyba jest na w czołówce, który do nas dociera, jeżeli chodzi o liczebność. Także będę o tym mówił. Pytanie, jakie owady się budzą? Słyszałem, że cykady w tym roku będą... W USA. Tak? W USA? W USA chyba. Eee, nie wiem, <grym> nie znam przyrody USA, nie wiem, ciężko mi się do tego, do tego odnieść, ale wiem, że cykady chyba normalnie tam występują, także to chyba nie jest jakieś nadzwyczajne eee, zjawisko. Było już trochę o wadach, tak? Czy słyszał pan, że w lesie zwierzynieckim w Białym Stoku występuje struś? Gdzieś tam coś słyszałem o jakimś strusiu, że kiedyś gdzieś coś się dostał, gdzieś wyleciał do jakiegoś lasu, ale czy występuje? W sensie, że żyje tak na, na co dzień, to nie, nie słyszałem, ale no, to ciekawy temat. Jakby ktoś mógł tutaj, jakby Arcy, arcy Mocasz mógłby rozwinąć temat. Tutaj w komentarzach można napisać dokładnie, o co chodzi. Czy on tam żyje, czy on tylko był chwilowo. Yy, tak, przywinąć do początku. Dobrze, tu mamy odpowiedzi. Dobrze, drapieżne, drapieżne już mają młode, ale też z opóźnieniem, oczywiście, że tak, to też widać. Właśnie nie mówiłem co o ptakach drapieżnych, a ptaki drapieżne rzeczywiście, one mają dosyć wcześnie młode, nawet przed tymi ptakami śpiewającymi. Dlatego też... No już yy, jasne, że tak. Już, już z tych jajek się wykluwają młode. Już następuje yy, karmienie tych młodych. Już rodzice intensywnie karmią. Także yy, jak najbardziej. Drapieżniki, tak. Drapieżniki troszeczkę wcześniej, jednak. O, nigdy nie widziałem tego ptaka. Nie wiem niestety już o którego chodzi tego ptaka, bo pustulki coś się obijają. <śm> Na wsi u wujka w oborze już są jaskółki. Tak, to są, jeżeli są w oborze, to zapewne to są dymówki, bo oknówki pod oborą, a jeżeli wlatują do obory, to najczęściej właśnie będą dymówki. Zresztą właśnie u jaskółek często ta nazwa sugeruje, już gdzie się gnieździ. Dymówka. Czyli tam, gdzie dym się roznosi, czyli e, gdzieś tam blisko komina na przykład, prawda, to one wlatują do środka. Oknówka przy oknach, właśnie, czyli ona nie wleci do środka, do, e, właśnie do obory na przykład, do budynku, tylko ona gdzieś, e, gdzieś po obwodzie, na przykład pod okapem, może tam się gnieździć. I jeszcze mamy brzegówkę. Brzegówka jest oczywiście e, nad brzegami rzek. Takie, takie urwiska, tworzy takie tunele, i tam właśnie ma, ma no, gniazdo, generalnie w piasku, by trzeba powiedzieć, podobnie jakieś morotki. Yy, 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 yy. yy, może wykład o gadach w lasach polskich? Yy, może być, może być oczywiście o gadach, tak jasne, jak najbardziej. Kiedyś też podpowiedziałem temat o sprzęcie do obserwacji, a tak było rzeczywiście, teraz sobie przypomniałem o, sam, o sprzęcie do obserwacji, tak, z tym, że ja bym połączył to może z czymś innym. Przyrody ogólnie pojętej, tak, może, może, to, może to połączymy z czymś innym. No zobaczymy jeszcze, jak to, jak to wyjdzie. W każdym razie dziękuję za te, za te pomysły. No i cóż, to by było na tyle. Także bardzo serdecznie Państwu dziękuję za oglądanie, za jak zwykle aktywność. No, i cóż, tak już trochę muszę się powoli zacząć żegnać, bo nasz cykl rok w lesie powoli już dobiega końca. Został nam już ostatni, ale bardzo ciekawy miesiąc, czyli maj. Zachęcam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka, już niedługo, ostatniego, a w międzyczasie będą oczywiście. Też i spotkania, o których już mówiłem, czyli jak pomagać zwierzętom. Na najbliższym naszym spotkaniu, które będzie już naprawdę niebawem, także proszę śledzić, będę opowiadał o naszym ośrodku rehabilitacji zwierząt, który działa w Warszawie i który zajmuje się wszystkimi poszkodowanymi dziko żyjącymi zwierzętami sakami podkreślę, sakami. I o tym będę opowiadał, i o różnych ciekawych interwencjach na mieście, jakie się zdarzają, i w ogóle do czego my musimy wyjeżdżać, jakie rzeczy, rzeczy, rzeczami musimy się zajmować. O tym właśnie będę opowiadał już niebawem. Także zapraszam o ośrodku i o interwencjach w mieście do, związanych ze zwierzętami i na Maj. Serdecznie zapraszam. Dziękuję za dzisiaj i do widzenia w takim razie.